Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Equestrian Vlog. Dzisiaj pomówimy sobie trochę o moim koniku, czyli pracy z ziemi, a konkretniej o sprzęcie do niej potrzebnym. Praca z ziemi staje się w ostatnich latach coraz popularniejsza i bardzo dobrze. Dzięki niej łatwiej jest nawiązać dobrą relację z koniem i przepracować niektóre elementy, które sprawiają nam trudności z siodła. Po poznaniu podstaw takiej pracy warto zaopatrzyć się w sprzęt, który bardzo ją ułatwi. Oczywiście są różne szkoły i w niektórych używa się niektórego sprzętu, a w niektórych nie, ale ja podzielę się z Wami taką listą opartą na tym, czego ja używam od ponad roku. Numer 1 – halter. Podstawa, którą zazwyczaj zakładam na głowę konia podczas treningów. Nadaje się zarówno do pracy w ręku, jak i pracy na dłuższym dystansie czy na ląży. Dobrze przekazuje sygnały, które przy poprawnym użyciu sugerują koniowi konkretne reakcje na działanie. Jest zdecydowanie lepszym wyborem do pracy ziemi niż zwykły standardowy kantar. Przy jego dobieraniu należy zwrócić szczególną uwagę na ułożenie węzłów na głowie oraz na jego rozmiar, ponieważ przy źle dobranych parametrach koń będzie stale odczuwał ból albo dyskomfort podczas jego noszenia. Numer 2. Długa lina. Zastąpi nam zarówno krótki uwiąz, jak i świetnie sprawdzi się podczas pracy na dłuższym, większym dystansie. Długa lina wraz z halterem jest zestawem, który najczęściej zakładam na treningi, ponieważ jest bardzo uniwersalny, przez co kiedy zmienię w trakcie koncepcję treningu, to nie muszę szybko organizować sobie nowego sprzętu. Numer 3. Ląża. Jeśli planujemy z koniem pracę z ziemi w wyższych chodach, lepiej zabrać ze sobą lążę. Niezależnie od tego, czy chcemy przeprowadzić klasyczny trening na ląży na kole, czy też po prostu popracować z koniem w wyższych chodach na większym dystansie, ląża sprawdzi się do tych celów idealnie. Osobiście polecam zwrócić uwagę na to, aby karabinek był jak najszybszy do odczepiania i przyczepiania, ponieważ bardzo ułatwia to życie. No i jeśli możecie, to wybierzcie lążę z takiego materiału, który przy pociągnięciu przez konia nie odparzy Wam rąk. A jeśli nie macie dostępu do takiej, to koniecznie zaopatrzcie się w dobre rękawiczki. Numer 4. Bat. Warto mieć jeden długi bat ujeżdżeniowy i jeden bat do lążowania, albo coś dwa w jednym, czyli carrot stick. W zależności od naszych oczekiwań treningowych, bat ujeżdżeniowy świetnie sprawdza się do pracy w ręku na krótkim dystansie. Za to długi bat do lążowania, tak jak nazwa sama wskazuje, dobrze nada się do lążowania, do poprawy aktywności, chodu konia i nie tylko. Numer 5. Kawecan. Bardzo fajne, precyzyjne narzędzie, które świetnie nadaje się do treningu zarówno na krótkim dystansie w ręku, na ląży, jak i na dwóch linach czy na dwóch lążach. Polecam zainwestować w dobry kawecan, który będzie dokładnie przekazywał nasze sygnały. Osobiście od dłuższego czasu używam tego od Manolo Mendeza. Odradzam zaś te wszystkie materiałowe kawecany, które możecie znaleźć w każdym sklepie jeździeckim. Zwykle do niczego się one nie nadają i równie dobrze możecie na głowę konia założyć zwykły kantar. Numer 6. Wodze. Tak, wodze również mogą się przydać do pracy z ziemi, szczególnie jeżeli chcemy wymagać od konia konkretnego ustawienia. Wodze można podpiąć do ogłowia, kawecanu lub haltera i chodząc obok konia po prostu poruszać nimi tak, jakbyśmy na nim siedzieli. Musimy po prostu pilnować tego, aby nasze ręce były mniej więcej równo i aby jedna, szczególnie ta, która trzyma zewnętrzną wodzę, nie zaciągała bardziej pyska konia. Dla mnie na początku było to dość trudne do skoordynowania, ale po kilku chwilach już się do tego przyzwyczaiłam. Numer 7. Pas do lążowania. Służy głównie do podpinania patentów, jednak ja nie jestem ich zwolenniczką i bardziej skłaniam się ku jemu drugiemu zastosowaniu, czyli przekładanie przez niego albo dwóch lin długich, albo dwóch ląż, żeby pracować czy to na dwóch lążach, czy to na dwóch linach. Uważam, że te przedmioty to must have każdego miłośnika pracy z ziemi. Posiadając je wszystkie, możemy sobie pozwolić na dużą swobodę, jeżeli chodzi o przeróżne ćwiczenia. I standardowo, jeżeli o czymś zapomniałam, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i zapraszam Was na Facebooka, Instagrama oraz grupkę Equesta. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia i cześć!